Historia świata to historia o tym, kto na kogo pracuje. I tak samo jest w IT. Możesz urobić się po łokcie i nie zostać wcale zauważonym, lub możesz nie robić nic i uchodzić za gwiazdę rocka. Życie w dużej firmie IT jest jak życie dzikiego Mustanga, który przemierza bezkresne prerie, a przyświeca mu jeden cel. Nie dać się złapać i zniewolić ich zaprząc do pracy. Życie w korporacyjnej dżungli nie jest proste. Codziennie musisz walczyć o przeżycie, ale walcząc zdobywasz doświadczenie. Wspinasz się po szczebelkach wtajemniczenia, aby w końcu po 20 latach osiągnąć ten najwyższy i zostać sensejem pradawnej sztuki. Jak zarobić, aby się nie narobić? Jestem zwycięzcą! Jestem zwycięzcą! Cześć, tu Filip Paluch, witam Cię na kanale Ipsent Wiles i zapraszam Cię dzisiaj na lekko nietypowy odcinek z przymrużeniem oka. Także lecimy! Młody adepcie, mam dla Ciebie kilka wskazówek, a każdy dzień w korporacyjnej dżungli będzie dla Ciebie niczym świątynia zadumy i spokoju. Każdy dzień będzie niczym letni powiew bryzy morskiej w upalne dni, kojący i spokojny. Będziesz mógł oddać się w ręce YouTube'a i Joe Monstera. Pierwsza, ale to najważniejsza zasada. Nigdy, ale przenigdy nie przyznawaj się, że Ty lub Twój zespół spowodowałeś błąd. Nie. Tak zwanego baga. Nie masz wiedzy, nie orientujesz się, nie wiesz. Bardzo chciałbyś pomóc, ale naprawiasz aktualnie najważniejszą rzecz na świecie. Spytaj Toma, on zna lepiej tą część systemu. Ludzie mają w sobie jakieś poczucie dozy sprawiedliwości i uważają, że ten, co spowodował błąd, powinien go naprawić. Także wykorzystaj to. Zastanawiasz się czasem, na co poszło tyle pieniędzy? Zainstaluj aplikację Na co poszło i przejmij kontrolę nad swoim budżetem. Sfotografuj paragon, a my zajmiemy się resztą. Link do aplikacji w opisie filmu. Zasada numer 2. Jeżeli wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią, że to ty spowodowałeś błąd, a pierwsza próba odbicia odpowiedzialności nie udała się i twój przeciwnik skutecznie to zrobił, nie poddawaj się. Nic straconego. Nie poddam się nigdy, o nie. Nie możesz rzucić na innych? Rzuć na tych, którzy nie mogą się bronić. To przez dług techniczny, to przez kod, którego nie znasz, a kazali ci z nim pracować, to przez edge case, który występuje tylko na produkcji pod dużym obciążeniem. Żeby go naprawić, musisz poznać kod, z którym nigdy wcześniej nie pracowałeś, a to zajmie naprawdę dużo czasu. Może jest jakiś plan B, który by mogli wprowadzić. Zasada numer 3. Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Nigdy, ale przenigdy nie wykazuj inicjatywy, jeżeli nie chcesz zostać mułem pociągowym. Masz być jak bulldozer. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones, wścigany. Będę. Cwany, przebiegły i zawsze zarobiony. Zasada numer 4. Ciężki temat, niewygodne pytania podczas rozmowy online. Wykorzystaj taktyczny brak internetu. Przecież to nie twoja wina, że brakło internetu w całym osiedlu. Zasada numer 5. Jakiś konfident z innego działu przyłapał twojego lewego komita, którego puściłeś bez akceptacji i powoduje błąd? A dlaczego w ogóle miałbyś to zrobić? Czy nie pod naciskiem i presją twojego przełożonego, który mówi na już, wszystko ma być gotowe? Z drugiej strony, niech rzuci kamieniem ten, co nie zaakceptował cerki bez czytania albo nie usunął czerwonego testu. Zasada numer 6. Mów ludziom to, co chcą usłyszeć. I nie jest to wcale proste. Będziesz musiał lawirować wśród labiryntów tak, aby każdy myślał, że jesteś jego największym sprzymierzeńcem i macie wspólnych wrogów. No bo przecież nic tak nie łączy, jak wspólny wróg. To sprawi, że będziesz lubiany w każdych kręgach. Na swojej drodze spotkasz wielu przeciwników, nieraz bardziej doświadczonych od ciebie.
Stoczysz wiele bitew, natomiast nie poddawaj się. Praktyka czyni mistrza. Stosując te zasady, osiągniesz zen. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć!